jest to kolejna umowa, 24 już, którą podpisaliśmy w ramach programu operacyjnego Rozwój Warmii i Mazur. Kolejne 1 670 000 zł otrzymamy jako dotacja unijna. Projekt wart prawie 2 milionów złotych. Jest to zintegrowany system informatyczny dla lepszego funkcjonowania nas jako urzędu, gdzie poprzez wprowadzenie tego systemu, który jest realizowany już od 2006 roku, a zakończony będzie w 2012, usprawnimy, jednocześnie będziemy mogli osiągnąć większą efektywność, lepszą możliwość obsługi, zarówno zarządzania wszystkimi obszarami podatkowymi, budżetowymi, gospodarką nieruchomościami w naszym mieście, jak i jednocześnie przy wydawaniu decyzji administracyjnych również ten system usprawni to wydawanie. Właściwie powtórzę prawdopodobnie pytanie kolegi. Jakie moduły zostały już wdrożone, czyli na jakim jesteśmy etapie i co jeszcze przyjdzie? Zostały wdrożone przede wszystkim moduły podatkowe, czyli podatki, windykacja podatkowa, gospodarka nieruchomościami, interfejs do modułu taksi, dodatki mieszkaniowe. W tej chwili jesteśmy na etapie wdrażania dochodów niepodatkowych modułu tego i został nam do wprowadzenia moduł budżetowy w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli obejmujący zarówno planowanie, jak i księgowość organu na dzień dzisiejszy. Tak to wygląda, prawda?